27-letnia Monika Bosak jest w 19 tygodniu ciąży i choruje na białaczkę. Dla rodziców dziewczyny diagnoza brzmiała jak wyrok. Monika robiła rutynowe badania, no i niestety okazało się, że jest podejrzenie białaczki. Ale nie było to na 100%, robiła powtórne badania, no i wtedy niestety diagnoza była jednoznaczna. Sama Monika bardzo dzielnie znosi chorobę i ma nadzieję, że urodzi kolejną zdrową córkę. Z początku była załamana, wiadomo jak to przy chorobach, ale dzielnie stawiła temu czoło, poddała się leczeniu chemii. Ona przeszła do tej pory trzy chemie. Już przeszła, tak. W tej ciąży. Tak, ale z dzieckiem, maleństwem Wiktorią, bo miała być Oliwia, ale że jak na razie wszystko jest dobrze, będzie Wiktoria, czyli zwycięstwo. Bo idzie ku zwycięstwu. Idzie ku zwycięstwu, tak. Mamy nadzieję, że właśnie akcja, która będzie przeprowadzana tutaj u nas na Wartopowcu i w tych w pasażu Andromeda, że przyniesie to efekt. Okoliczni mieszkańcy starają się pomóc rodzinie i włączają się w akcję oddawania szpiku. Każdy może pomóc. Zachęcamy wszystkich, aby przyszli oddać cząstkę siebie. Cząstkę siebie, bo to nic nie boli. Nie. To zajmuje 4 mm krwi pobrane lub wymaz z ust i to jest i to całe, jest co wszystko, można żeby zrobić. Uratować czyjeś tak. Życie. A życie Państwa córki jest bardzo cenne i życie przyszłej nóżki również. Tak, czekamy z niecierpliwością, co przyniesie nam los teraz. Okazuje się, że w przyszłym tygodniu Wiktoria może pojawić się na świecie. Tak. Jeżeli będzie wszystko, wyniki dobre, no to... Czekamy tam na wagę, tak? Na dwa kilogramy, co aby... No, ostatnio jak Monika rozmawiała z lekarzem, to maleństwo prawdopodobnie będzie miało około 2,5 kilograma, czyli nie będzie takie malutkie. Więc tutaj wszystko zależy jak to wszystko będzie. Mhm. Między 18 a 20 będziemy już w pełni gotowi. No to też dużo zależy od wyniku, od wyniki, jakie ona teraz będzie miała, bo tym badania krwi i tak dalej. Więc, bo pobraliśmy wyniki z starszą siostrą Moniki. Odebraliśmy wyniki, więc według mnie są tam takie wyniki, jak miała w szpitalu, więc nie będzie chyba aż tak. Dlaczego trzeba rozwiązać tą ciążę już teraz, w tym przyszłym tygodniu? Żeby nie było zagrożenia, bo Monika po cesarce idzie z powrotem do szpitala na chemię podtrzymującą. Więc to jest kolejny stres, kolejne wiadomo chemie, nie chemie i to też dlatego.